Ja chciałem powiedzieć taki krótki referat na temat struktury społecznej katolickiego duszpasterstwa obcokrajowców anglojęzycznych w Warszawie na przestrzeni 35 lat. I od razu zaznaczę, że jest to jedno z najstarszych duszpasterstw dla obcokrajowców w Polsce w ogóle. Powstało 35 lat temu w Warszawie, gdy jeszcze język angielski był językiem bardzo mocno podejrzanym. Ja na tym polu pracuję 17 lat, a więc stosunkowo długo. Przemawia raczej przeze mnie doświadczenie, a nie podręcznik, czy też jakieś wykształcenie socjologiczne. Ja nie jestem socjologiem, jestem teologiem fundamentalistą. Znaczy nie fundamentalistą w sensie, to jest apologetą, nazwijmy to. Tak? W mojej pracy, dobrze, że Państwa wprowadziłem w jakiś humor, to pewnie też trochę wprowadzi ożywienia i przebudzenia w naszą debatę. Zasada numer jeden w mojej pracy to jest człowiek. I znaczy wrócę do tego za chwileczkę, bo to określenie imigrant, emigrant, to są określenia bardzo pejoratywne. Ja sam mam takie doświadczenia z czasów studiów włoskich, kiedy mówiło się na Polaków ekstrakomunitarii. A ekstrakomunitario to brzmiało mniej więcej w języku włoskim tyle co prostytutka, czy facet, który jest lava vetro, czyli myje szyby w samochodach na skrzyżowaniu ruchliwych ulic rzymskich. W mojej pracy duszpasterskiej przede wszystkim fenomenem jest sam język. Bo my myślimy o duszpasterstwie ludzi anglojęzycznych jako o duszpasterstwie wielkich elit anglosaskich. Ale chcę Państwu powiedzieć, że ten czas się skończył. To znaczy język angielski dzisiaj jest językiem drugim, w wielu wypadkach trzecim językiem, w którym ludzie się po prostu porozumiewają. Jak to się stało, że angielski jest współczesną lingua franca? No to znowu odsyłam do studiów historycznych. Można różnie wyjaśniać złożoność tego fenomenu. Istnieje w Warszawie wiele duszpasterstw językowych ukierunkowanych na ten jeden target, na przykład duszpasterstwo włoskie, francuskie, jest duszpasterstwo węgierskie, nawet litewskie, bardzo dużo grup duszpasterstwa ukraińskiego. Bardzo się dziwię, że nie ma tutaj przedstawiciela kościoła grekokatolickiego, który byłby bardzo dobrym odpowiednikiem i też źródłem informacji na temat problemów imigranckich. Ponieważ akurat znana mi taka grupa grekokatolicka Ukraińców najczęściej tworzy w Polsce własne getto, własną zamkniętą grupę społeczną. Tajemnica więc języka jest nie do końca wyjaśniona i fenomenem tego duszpasterstwa jest to, że gromadzi ono wokół siebie ludzi, dla których język, tak jak powiedziałem, język angielski jest językiem wtórnym. Jest językiem komunikacji podstawowej. Często zdarza się, że do naszego duszpasterstwa przychodzi dziewczyna z Ukrainy czy chłopak ze Słowacji, którym łatwiej byłoby porozumieć się z kimkolwiek na polskiej ulicy w języku polskim, ale przychodzą do naszego duszpasterstwa, dlatego że, no właśnie, czy język angielski jest tym językiem, który powoduje ich społeczny upgrade? Warto zapytać, prawda? Często używamy języka angielskiego, żeby samych siebie podnieść naszą własną wartość. Znamy obcy język, tymczasem tak naprawdę nie znamy dokładnie jego szczegółów. To duszpasterstwo, ten problem języka w ogóle szczególnie widać jego złożoność w wypadku osób przygotowujących się do małżeństwa. W naszym duszpasterstwie mamy kursy przeciwmałżeńskie. I jednym z elementów kursu przeciwmałżeńskiego jest uświadomienie młodych ludzi, czy starszych ludzi, że to, że ona jest Francuską, a on jest Włochem i porozumieją się między sobą językiem angielskim, nie jest dobrym sposobem na życie, nie jest dobrym sposobem na ich wspólne życie.
To, że on jest Amerykaninem, a ona Polką i on nie chce się nauczyć języka polskiego, a ona posługuje się średnio językiem angielskim, nie jest na pewno dobrą prognozą na ich dalszą komunikację. No ale to można dyskutować. W tym duszpasterstwie obecnie dzisiaj jest taka płynna struktura społeczna. W latach 80. była to mała grupa dyplomatów i studentów. Wielu z nich zostało w Polsce do dziś. W latach 90., a więc po transformacji, po 1989 roku, czyli po tym okresie, kiedy Polska wychodziła z komunizmu i zerwała jarzmo jakiejś przeszłości, to w tym duszpasterstwo gromadziło ludzi biznesu i nadal dyplomatów. Przy czym warto też spojrzeć na to tak, że duże firmy, korporacje, które wtedy zaczynały w Polsce swoją działalność, najczęściej wysyłały do Polski dyrektorów wielkich przedsiębiorstw, którzy byli katolikami. Ponieważ przekonanie w tych wielkich korporacjach było takie, że Polska jest krajem katolickim, więc wyślijmy tam ludzi, którzy mają za sobą odpowiedni kręgosłup, który będzie łatwo akceptowany w Polsce. I tak na przykład dyrektora Mariotta, sieci hoteli należącego do Mormonów, był katolik. Bardzo ciekawe. Już teraz ten fenomen zniknął. W latach po roku 2000 to duszpasterstwo obejmuje ludzi średniego biznesu, personel dyplomatyczny średniego biznesu. Obecnie w latach od roku 2010 widzę coraz częściej, no właśnie, imigrantów zarobkowych, studentów, ludzi średniego biznesu, średni personel dyplomatyczny. Widzę coraz więcej ludzi Dalekiego Wschodu, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy. Tak samo jak Polacy wyjeżdżają pracować do Anglii, ponieważ nam jest potrzebny polski hydraulik, tak samo my tutaj potrzebujemy wietnamskiej czy filipińskiej sprzątaczki. Zdarzają się dlatego osoby szukające wsparcia i też zapewnienia bezpiecznego. Pytanie jest takie, czy to są imigranci? Bo od rana chyba Państwo się tak zastanawiają nad tym i tak co rusz ten temat pojawia się w takiej bardzo naukowej otoczce. No, imigrant to osoba, która przybyła z zagranicy do innego kraju w celu osiedlenia się, tak na ogół mówimy. Ale jest to też znaczenie pejoratywne. Emigrant to osoba, która opuszcza lub opuściła swój ojczysty kraj w celu osiedlenia się na stałe lub okresowo w innym państwie. Mówimy o nim też wychodźca. Być może o tych ludziach trzeba po prostu mówić cudzoziemiec, a więc termin biblijny, obywatel innego państwa albo obcokrajowiec. W naszym duszpasterstwie przyjęliśmy formułę, że stosujemy określenie foreigner, czyli obcokrajowiec, ale sami Amerykanie i Anglosasi ukuli termin expatriates, czyli ludzie pochodzący z innej ojczyzny. Tak czy owak, kłopotliwość w terminologii jest dosyć poważna, bo jak określić filipińską rodzinę, której ojciec i matka posiadają paszport filipiński, a ich wszystkie dzieci urodziły się w Polsce, przy czym posiadają obywatelstwo polskie, ale nie znają ani jednego słowa w języku polskim. Używamy też nazwy obcokrajowcy, ale mamy inny kłopot. Kłopot Polaków, którzy powrócili z emigracji i to nie tej najnowszej emigracji po 1989 roku czy wcześniejszej z lat 80., ale jeszcze z tej emigracji powojennej. Polaków, którzy urodzili się w Anglii, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych i zostali wychowani w przekonaniu przez swoich rodziców, wy, gdy upadnie komunizm, musicie wrócić do Polski i pracować dla wolnej Polski. Jak ta wolna Polska tych ludzi przyjmuje, słyszeliśmy tutaj w poprzednich przedłożeniach, ale ja zwracam uwagę na inny paradoks. Ci ludzie wrócili z emigracji i potrafili się znaleźć w Polsce, bo za nią tęsknili, ale nie potrafili się odnaleźć w polskim kościele. Co więcej, Kościół polski nie potrafił stworzyć dla nich oferty. I paradoksalnie
znam bardzo wielu z nich, odnajdywali się oni dobrze w swoich firmach, ale przychodzili do polskiego duszpasterstwa, do duszpasterstwa obcokrajowców w Warszawie po to, żeby się modlić w języku, w którym nigdy się wcześniej nie modlili. Nie potrafili zrozumieć mentalności polskich duchownych, a tym bardziej polscy duchowni nie potrafili zrozumieć ich mentalności. Warszawa jest wyjątkiem na mapie Polski. Warszawa jest miastem kosmopolitycznym, tak jak wiele miast uniwersyteckich w Polsce. A jednak obcokrajowcy, z nielicznymi wyjątkami, tam, gdzie szczęśliwie zakony mogą stworzyć taką ofertę, nie posiadają własnego kościoła. Mają odprawiają msze święte w wynajętych kościołach, stwarzając w ten sposób nędzną niszę w katolickiej Polsce. Trzeba na to spojrzeć z perspektywy polskich duszpasterstw na Zachodzie i polskich roszczeń do własnych parafii personalnych, które często unikają integracji z lokalnymi społecznościami. My Polacy pragniemy i pożądamy polskich duszpasterstw na Zachodzie, ale nie zastanawiamy się nad tym, co zrobić dla tych obcokrajowców, którzy mieszkają pośród nas. Po eksperymentalnym przeniesieniu mojego duszpasterstwa do parafii polskiej i próbie zamalgamizowania tej grupy, tak powiem naukowo, ze społecznością lokalną, okazuje się, że wśród Polaków najpierw było wielkie zaskoczenie. Skąd wśród nas tylu cudzoziemców? Jak to się dzieje, że oni mają tyle dzieci? Przecież mówi się nam całe życie, że na Zachodzie nie rodzą się dzieci. Skąd to u nich? Wielkie znaki zapytania. Praca duszpasterza. Praca duszpasterza obcokrajowców jest bardzo często pracą człowieka, który nie pracuje w świetle Jupiterów. Ta praca wymaga większej dyskrecji niż praca proboszcza czy wikariusza w polskiej parafii z wielu względów. Przede wszystkim ze względów na bardzo delikatną naturę pracy wielu z tych ludzi. Nie wiem, ilu z dyplomatów, którzy przychodzą na mszę świętą bądź do konfesjonału, jest przedstawicielami służb swojego własnego państwa. I nie wolno mi tego pytania zadać. I w ogóle mnie to nie interesuje. Jako ksiądz, który duszpasterzuje wobec dyplomatów, muszę unikać próśb Polaków, którzy wyobrażają sobie, że mogę stać się dla nich źródłem załatwienia wizy do Stanów Zjednoczonych. Ta praca wymaga dyskrecji, ponieważ zdarza się, że wśród obcokrajowców anglojęzycznych pojawiają się osoby, które chcą przyjąć wiarę katolicką, ale uniemożliwia im to ich pochodzenie i poprzednia religia. Myślę tutaj o osobach pochodzenia muzułmańskiego. Są też osoby, które poszukują wsparcia i osiedlenia się w bezpiecznym kraju. Muszę poznać ich intencje i muszę usiłować zrozumieć wyjątkowy charakter próśb takich osób. Wreszcie są osoby, które potrzebują pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej. Zatem kieruję się takim podstawowym motywem wiodącym. Duszpasterstwo obcokrajowców, aczkolwiek brzmi bardzo oryginalnie, nie jest trampoliną dla kariery duszpasterza czy propagandową tubą społeczeństwa zamkniętego, które chce powiedzieć, popatrzcie, jak wiele robimy dla obcych. W centrum jest konkretny człowiek. Zasada numer jeden to dyskretna służba ludziom szczerze szukającym Boga. I myślę, że to powinno cechować każdego z nas jako duchownych, ale przede wszystkim jako chrześcijan. Spotykamy się nie jako przedstawiciele państw, tylko spotykamy się jako osoby. Spotykamy się nie jako przedstawiciele religii, ale spotykamy się jako osoby. Cały problem, sądzę, w konfliktach międzyludzkich wynika stąd, że nie potrafimy się spotkać jako osoby. W naszym duszpasterstwie prowadzi się działalność charytatywną. Gromadzi ono ludzi, którzy nie tyle co biorą, ale dają. Cieszę się, że tutaj jest pani
ze szkoły świętego Stanisława Korski w Warszawie, bo akurat kiedyś kilkakrotnie pomagaliśmy w waszej szkole w różnych akcjach, parę lat temu. Gromadzi ono wiele osób, które mają naturę charytatywną, które przyjeżdżając do Polski, chcą działać w dziełach miłosierdzia. Są to owszem organizacje niereligijne, typowe dla krajów anglosaskich, ale gromadzą one ludzi, głównie kobiety, właśnie na tym poziomie spotkania osób. Zakres naszej posługi to jest w sumie zakres typowo parafialny. Jest to katecheza w ramach szkółki niedzielnej. A więc trudno sobie Państwu wyobrazić, że rodzina, która ma na przykład czwórkę dzieci, wstaje rano o godzinie 7 w niedzielę po to, żeby na godzinę 10 dojechać na godzinną katechezę, a potem być jeszcze na mszy świętej i dopiero pierwszej po południu wyjść z kościoła. Te dzieci mają najczęściej 24 godziny katechezy w ciągu roku. Co naprzeciw polskiej katechezie szkolnej, zajmującej 2 godziny w tygodniu, jest mikroskopijną wręcz ofertą, a jednak zaręczam, że dzieci te posiadają lepszą znajomość katechizmu niż niejeden uczeń opuszczający liceum w Polsce po długich latach, wielu latach katechezy. Dlaczego? Dlatego, że katechezy i religii uczą tych dzieci ich matki, a nie tylko katechetka. Prowadzimy ofertę z zakresu tak zwanego RCIA, czyli Rite of Christian Initiation of the Adults, wprowadzenie do sakramentów inicjacji chrześcijańskich dla dorosłych. Prowadzimy również to, co nazywałem właśnie katechezą przeciwmałżeńską, a również okresowo organizujemy pielgrzymki do różnych miejsc w Polsce, ale także poza Polską. Problem podstawowy, ograniczona przestrzeń inkulturacji i ekskulturacji. Po jakim czasie ktoś, kto mieszka w Polsce, powinien się nauczyć języka polskiego? Czy się powinien tego języka nauczyć? Jak najbardziej. Ale jeżeli jest dyplomatą, który pracuje tutaj tylko 3 lata? To są pytania. Znajomość języka to nie wszystko. Jest jeszcze coś, co nazywam językiem ducha. Znajomość kultury obcokrajowców i przyzwolenie na modelowanie duszpasterstwa w oparciu o zapożyczone wzorce kulturowe to nie wszystko. Trzeba szukać modelu spotkania się kultur, ale też zadać sobie pytanie, jaką definicję kultury stosujemy. Narzucanie swojej kultury, typu tu jest Polska, rób tak jak Polacy, to też nie wszystko. Na ogół ta inkulturacja dokonuje się powoli. I wymaga znalezienia wspólnoty języka, historii, religii. Kiedy tworzy się ta wspólna płaszczyzna? Trudno powiedzieć, ale najczęściej w kontekście rodzinnym i wydarzeń ważnych dla życia rodzinnego. Wydarzeń ważnych też dla życia młodych ludzi, którzy tutaj wzrastają. To takich kilka luźnych uwag, które przez tych 17 lat udało mi się pozbierać. Dziękuję za uwagę.